Cześć, czołem, kluski z Rosołem. 14, 14 luty, czyli dzień zakochanych Walentynki. Eee, oczywiście, jak wrzuciłem post, że Walentynki dzisiaj to już się znaleźli mądrzy. Dlaczego nie piszesz, że środa popielcowa, 5 postów wyżej, było o środzie popielcowej. Ludzie już. Tu zawsze każdemu coś, każdy musi mieć jakieś ale, to odsyłam wyżej, niżej i tak dalej. Postanowiłem sobie jakiś wyjątkowy temat wybrać na ten wspaniały dzień. Nie mówię o Środzie Popielcowej, mówię o, o Walentynkach i myślę, że takim najlepszym tematem, e, e, który oczywiście spowoduje powoduje to, już teraz idę trochę na skróty, że, że znowu mówię o, o gejach. LGBT i tak dalej, i tak dalej, oczywiście spowoduje to, że zaraz będzie, hahaha, jaki ha, 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 ha. Jakimowicz krypto -gej? No bo przecież tylko krypto -gej może mieć tyle problemu e, problemu z gejami, co, co jaki mówisz. Słuchajcie, no, może jestem gejem, może kryptogejem, może, nie, już sam już nie wiem, no powiem wam tak, 55 lat żyję, e, żyję, żyję razem, e, znaczy żyję razem, żyję, żyję na, na świecie i jedyne, jedyne dwa siusiaki inne poza moim, które miałem w ręku, no to jest siusiak mojego syna Jowana i siusiak mojego syna Jeremiasza, to jak byli mali i się przewijało i tak dalej i tak dalej i żadnych innych zabaw z męskimi ptaszkami nie miałem, no tak więc no to taki jestem gay, No nie, ale już niech będzie, niech będzie, niech będzie krypto i tak dalej. Słuchajcie. To, co, to, to, czego nie mogę zaakceptować, bo już wielokrotnie tam kiedyś mówiłem o Pedelongu, kiedyś zdradziłem największą tajemnicę, o której wszyscy wiedzieli od szkoły filmowej, w środowisku filmowym, czyli Kolberger, Krzysztof Kolberger, o którym mówię, że przyjeżdżał, o którym mówię, że był, gościł u nas w domu, chodziliśmy na imprezy, itd, i, tak dalej, i tak dalej. No to, to nie jest anty, to nie jest żadne, to nie jest żadna nietolerancja, to nie jest jakieś bycie anty. Nie wiem, nastawionym do, do ludzi. Poza tym, ja nie mówię tego w kategoriach, że gej jest kimś gorszym, bo mówiąc w ten sposób, miałem wrażenie, że trochę przybliżam, że też ułogadzam, że trochę powoduje coś takiego fajnego, że można funkcjonować, można być. Jak się ktoś nie wygina, tak jak niektórzy, jest paru takich na, w polityce naszej, że jak każdy gada, to mu szyja chodzi, siedzi po prostu. Ale to nawet sami geje mówią, że to są, oni są gejami, a ci inni to są takie jest określenie nacy. Nie powiem, bo mi zaraz skasują. E, skasują tolerancyjny YouTube skasuje mi, skosuje mi profil. E, to nawet sami geje mówią o tych, że to są ci nace a nie, a że to nie są geje i tak dalej, i tak dalej. Tak więc te takie wszystkie powyginane, jakiś Krzysztof Gojcz, który udzielał wywiadów tam w TVN, albo to zawsze tak mówił. Zawsze jakoś te głowa gdzieś leci i tak dalej. On nigdy nie trzyma tego na, na barkach równo, tylko jakieś takie. Gruchnęła wiadomość, proszę Państwa. Gruchnęła, czytam. Znowu tu Google mi szuka. Um, um, Tomaszewska, ta, którą zwolniono z pytania na śniadanie. Bardzo fajna, bardzo miła dziewczyna. Zwolniono. No, jakby, no niestety tak jest. Jest to obrzydliwe. To, że ktoś taki poleci z telewizji polskiej, to było pewne jak ja. No, bo to wiadomo, zaangażowany, bezczelny ham, rasista, ksenofob, tam nie wiem jeszcze kto. Pisowiec. Eee, wiadomo, no, no, to, to wiadomo, że musiał polecieć i tak dalej, i tak dalej, ale jakby też tak poleciałem, także ostatnie zwolnienie, które było z programu, jedziemy i, i zakontraktowane w TAI, czyli w TVP Info, to ja złożyłem. tak więc nie słuchajcie tego kurdupla. Kurdupla, który was oszukuje, no bo on całe życie żyje z oszustwa, tak zwanego kurdupla Pereire, który tam opowiada różne historie, który też ma takie przy lusterkach taniec. Ja podejrzewam, że to jest dopiero kryptogej, ale to już zostawmy to. Eee, gruchnęła wiadomość o Tomaszewskiej. Obok jest Olek Sikora. Na zdjęciu. Gruchnęła wiadomość o tym, że ledwo skończyły się plotki o romansie Sikora. Ludzie, ludzie. Ludzie. Miałem się z olkiem gdzieś tam w różnych sytuacjach w telewizji 50 razy. Nigdy w żaden brzydki sposób nie pomyślałbym nawet reagować, zachowywać się, nie podać ręki nie to, bo nie ma to dla mnie znaczenia. Chłopak wygląda jak gej. Zachowuje się jak gej. To po co to kłamać? Czy wy nie rozumiecie na litość boską? Gej to nie jest nic gorszy, to nie jest nic gorszy. Przecież tego się nie ma co wstydzić. Ja nie mogę, nie mogę, nie mogę, kazać chłopakowi, kazać kochać chłopy, dziewczynę, a dziewczynie, nie dziewczynę, tylko kobietę, bo, bo każdy niech sobie, niech każdy niech lokuje swoje uczucia i miłość jak chce. Chcesz być z młodszym o 10 lat? Chcesz być. Chcesz być ze starszą o czterdzie... 40, bądź, bądź. Tylko po co te iluzja i te kłamstwa, to jakieś takie wymyślanie, jakieś takie wymyślanie, to to powoduje, po co kłamać? To to powoduje, że później tacy ludzie jak ja, którzy są nafaszerowani testosteronem, są kurwieni, ale są wkurwieni na to oszustwo, na te ideologiczne jakieś wymyślanie, bzdur, które nikomu do niczego nie są potrzebne. Jaki to jest problem? Jaki to jest problem? Przed czym to w ogóle, przed czym to. Prze, przed, po co to ten cyrk robić? No pełno ich jest. Pełno i jest tam. Następny w pytaniu Szymkowiak. No powie, jeszcze mi zróbcie, zróbcie że nie wiem, że, że się zaręczył z dziewczyną i tak dalej zdjęciami. Pokażcie, ja w to uwierzę. No ludzie, ludzie wyglądają, jak ty masz ludzi, wyglądają, nie wiesz, nie rozumiesz, to nie rozmawiam. Wyglądają, zachowują się i nie jest to ani gorzej, ani lepiej. Jest to dokładnie tak samo. Ja patrzę na dupę, jak idzie dziewczyna, i na zgrabne nogi, a ktoś patrzy na coś innego. I to jest normalne. Na mnie mówicie wtedy Playboy, mówicie, to, tamtoś mam no to. A to jest jakby inna historia. Tylko po co te kłamstwa? Czyli życie by nie było prostsze. Życzę wszystkim mężczyznom, którzy kochają mężczyzn, chłopców, którzy kochają chłopaków, dziewczyny, które kochają dziewczyny, dziewczyny kobiety, które kobiety kochają mężczyzną, którzy kochają kobiety i kobiety, życzy, które kochają mężczyzn, życzę wszystkiego dobrego w Dniu Świętego Walantego. Tylko nie kłam, nie oszukujmy się. Naprawdę szczerość jest fajniejsza.